Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem Ignacego Łukasiewicza, wybitnego Polaka, pioniera przemysłu naftowego, społecznika i patrioty. To w tym roku przypada 200. rocznica jego narodzin i 140. rocznica jego śmierci. Ignacy Łukasiewicz, urodzony w 1822 roku w Zadusznikach, wywodził się z zubożałej inteligenckiej szlachty. Na świat przyszedł w Zadusznikach w powiecie mieleckim. Do 10 roku życia rodzina Łukasiewiczów też tam zamieszkiwała. Później przeprowadzili się do Rzeszowa. Tam posłali swoich dwóch synów do gimnazjum ojców Pijarów, chociaż Ignacy uczył się bardzo dobrze. To musiał iść do pracy. Młody Ignacy trudnił się w aptekach, gdzie miał pierwszy kontakt ze światem chemii. Przypada to na okres takich działań narodowo-wyzwoleńczych. Polska wówczas była w niewoli. Łukasiewicz też całym sercem, duchem, ciałem zaangażował się w te wszelkie działania konspiracyjne. Niestety przyglądała się też tym działaniom policja cesarska. Zostali oni wyłapani, skazani do więzienia. Między innymi do więzienia trafił i Łukasiewicz. Po opuszczeniu aresztu przez kilka miesięcy szukał pracy. Aż wreszcie trafił do lwowskiej apteki pod Gwiazdą, należącej do Piotra Mikolasza, gdzie konsekwentnie rozwijał swoją pasję. Lampa naftowa nie istniałaby bez specjalnego paliwa, jakim była oczywiście nafta. Nafta została wydestylowana właśnie przez Ignacego Łukasiewicza i jego współpracownika Jana Zecha w aptece Piotra Mikolasza, a dokładnie w laboratorium tej apteki. Jan Zech i Ignacy Łukasiewicz zajmowali się ropą naftową wspólnie. Zaczęli tą ropę naftową najpierw ogrzewać, a później ochładzać. I w ten sposób wydestylowali w specjalnym kociołku destylacyjnym lekką frakcję tej ropy naftowej, która nazywała się nafta. Z projektu Ignacego Łukasiewicza powstała pierwsza na świecie lampa naftowa i służyła do oświetlenia apteki Mikolasza. Natomiast 31 lipca 1853 roku przy użyciu lampy Łukasiewicza udało się przeprowadzić operację w szpitalu w Lwowie i właśnie tę datę przyjmuje się jako narodziny przemysłu naftowego, który zrewolucjonizował świat i rozświetlił umysły przyszłych pokoleń.